dzisiejszą niedzielę nasz różaniec staje się okazją do żarliwej modlitwy za tych, którzy odrzucają Jezusa i Jego naukę. Te bolesne fakty, które dotykają nas, dziś Ewangelia przypomina nam w oskarżycielach naszego Pana, w tych wszystkich, którzy uważają to, co On czyni, za jakieś szaleństwo. Nie potrafią zobaczyć prawdziwego oblicza miłości. Porusza nas to, że Chrystus poddał się takiemu traktowaniu, oskarżeniom, że współdziała ze złym duchem, oskarżeniom, że wręcz odszedł od zmysłów. Boli nas to, że nawet Jego krewni tak myślą i chcą Go zawrócić z tej drogi. A jest to droga miłości tak ofiarnej, że wręcz zapominającej o swoim osobistym dobru, nawet o dobrym imieniu. Szaleństwo miłości można tak krótko nazwać to, co czyni nasz Pan. A może i ja chciałbym zawrócić Pana z tej drogi? Uwaga na taką pokusę, która może rodzić się i w moim sercu. My patrzymy na Maryję, która jest zawsze przy Jezusie. Bądźmy z nią, szukajmy bliskości jej Syna, jak ona to czyni. Święty Augustyn w jednym ze swych kazań przychodzi nam z pomocą, mówi: fakt, że Maryja jest uczennicą Chrystusa, znaczy więcej od tego, że jest matką Chrystusa. Jest ona szczęśliwsza jako uczennica Chrystusa niż jako Jego matka. Była błogosławiona, ponieważ zanim wydała na świat swojego Mistrza, nosiła Go w swoim łonie. Módlmy się o nasze trwanie przy Jezusie, jak uczyniła to Maryja, jak czyniło to tylu świętych. Trwali przy Nim, nie odwracali się, choć było trudno. A za odwracających się od Pana módlmy się bardzo gorąco.